Takiej krótkiej inspekcji, jak w tej chwili wygląda sytuacja? No, wydaje się, że sytuacja zmierza ku normalizacji. Niebawem uda się usunąć awarię, która tutaj wystąpiła. My jesteśmy w stałym kontakcie z panem prezydentem, jesteśmy na miejscu po to, żeby to ten upływ, lekki upływ w tej chwili, który ma miejsce w obszarze, jak najszybciej zneutralizować. Są na miejscu wszystkie służby, jest straż pożarna, jest wojewódzki inspektor ochrony środowiskiej, jest sanepid, ale również ze strony miasta, ze strony spółki nadzwyczajne środki zostały zadysponowane po to, aby jak najszybciej odpompowywać ten nadmiar ścieków, który się tutaj gromadził, i tak, żebyśmy mogli to szybko zakorkować, żeby tego upływu do rzeki nie było, ale warto też powiedzieć i uspokoić wszystkich mieszkańców, że tutaj żadnego zagrożenia ze strony ujęcia wód nie ma. Czyli tych zaniepokojonych, tych, którzy mówili o drugiej Warszawie, tak jak pan wspomniał, jak najbardziej możemy już w tym momencie uspokoić. To jest w ogóle inna historia. Wydaje się, że tak, i skala jest kompletnie nieporównywalna. Panie prezydencie, gdybyśmy mogli krótko powiedzieć, co tak na dobrą sprawę się stało? Powstała awaria rozszczelnienia zbiornika na przepompowni ścieków i na skutek tego normalną procedurą jest zrzut awaryjny. Tych ścieków jest nieduża ilość, na szczęście. W tej chwili już w ogóle śladowe ilości. Od jutra, od rana specjalistyczne brygady przystąpią do próby naprawy zbiornika. Niezależnie od tego, skutek, czy dzięki temu, że będziemy mieli zakorkowany ten zrzut ścieków awaryjny, praktycznie w ogóle nie będzie ścieków zrzucanych do Przemszy. A mam nadzieję, że samochody specjalistyczne będą wywozić całość ścieków, które napływają tutaj z czterech dzielnic, będzie wywożony do oczyszczalni ścieków głównej, a awaria będzie usunięta tak szybko, jak jest to możliwe. Gdybyśmy mogli tak pokrótce opowiedzieć, przybliżyć troszeczkę to, co w tej chwili dzieje się za nami. W tej chwili za nami mamy samochody, które odpompowują ścieki z kanału, z rurociągu awaryjnego. Odpompowują je na bieżąco. One są wywożone w tej chwili do oczyszczalni ścieków. W tej chwili, dokładnie w tej chwili, dwa samochody pompują te ścieki równocześnie po to, żeby ten zbiornik odpompować na tyle, by można było tam zejść i zaczopować odpływ ścieków do Przemszy. Jeszcze na chwilę wrócę do pana wojewody. Tak jak pan wspomniał, wszystkie służby na dobrą sprawę na nogach, pomimo tej późnej pory. Tak, oczywiście, no to jest nasz obowiązek, nasza powinność. Jesteśmy tutaj po to, żeby też wesprzeć pana prezydenta, wesprzeć spółkę, że gdyby były jeszcze jakieś dodatkowe środki niezbędne, to jesteśmy gotowi, żeby tego wsparcia udzielić. Ja jeszcze chciałbym zapytać tą ozoniarkę, bo ona ma się pojawić. Czy ona już przyjechała? Jaka będzie jej rola? Rola ozoniarki będzie wtedy, jeżeli by się okazało, że nie będzie możliwe powstrzymanie zrzutu ścieków do Przemszy, bo ozoniarka natlenia ścieki na tyle, żeby one były biologicznie mniej aktywne. Ale jeżeli te ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków, to nie ma potrzeby jej używania. Dziękujemy. Dziękujemy.